Moi drodzy, chciałbym dziś Was zaprosić do trzech stołów. Pierwszy z tych stołów to stół paschalny, wokół którego gromadzi się Jezus wraz ze swoimi uczniami. Pascha obchodzona była na pamiątkę wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, odzyskania wolności. Mieli spożywać chleb i baranka paschalnego. Ale Jezus gromadzi się ze swoimi uczniami przy tym stole paschalnym wieczerniku nie po to tylko, żeby wspominać to, co było. Odzyskanie wolności przez Izraelitów, wyjście do ziemi obiecanej. Ale chce również dla nas coś zostawić, ale dać nam coś na przyszłość. Dlatego bierze chleb, łamie go i daje swoim uczniom i mówi: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje. Potem bierze wino i mówi: bierzcie i pijcie z tego kielicha wszyscy, albowiem to jest nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Jezus ten wieczór paschalny, wieczór Wielkiego Czwartku, zaprasza nas, abyśmy wspominali te wydarzenia, które miały wtedy miejsce, abyśmy mieli społeczność ze sobą, społeczność Kościoła, mogli otrzymać posilenie i wzmocnienie w tym cudownym sakramencie. Drugi ze stołów jest stołem szczególnym. To stół żałoby. Myślę, że każda z naszych rodzin przeżywała już takie momenty i takie chwile, kiedy trzeba było zgromadzić się przy takim pustym stole, kiedy brakowało słów w naszych ustach, kiedy nasze myśli pogrążone były w żałobie, bo odeszła od nas osoba droga, kochana, osoba, której może wiele zawdzięczaliśmy, z którą byliśmy bardzo blisko związani. Wielki Piątek stajemy właśnie przy takim stole żałoby w naszych kościołach, ale też i w naszych domach, rozmyślając o śmierci Jezusa na krzyżu. Śmierci dobrego, kochanego człowieka, który leczył, który karmił, który pomagał, który miał czas, aby wysłuchać, który obdarzał dobrymi radami, który przyszedł po to, by nas wszystkich ukochać. A kończy swoje życie przybity jak najgorszy ze złoczyńców na krzyżu Golgoty. Chcemy dziś skupić się nad Jego śmiercią. Chcemy zastanowić się, dlaczego Jezus na krzyżu umiera właśnie za Ciebie i za mnie. Pismo Święte mówi nam w Ewangelii Jana, że tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Po to Chrystus przyszedł, aby już nikt z nas nie zginął, abyśmy byli odkupieni od naszych grzechów, wyzwoleni z niewoli grzechów i abyśmy mogli żyć z nadzieją. Od tego stołu, stołu żałoby, będziemy musieli przejść do następnego stołu, do stołu nadziei. I wreszcie trzeci stół. Stół, który był pusty, ale jest już na nim Słowo Boże. Słowo Ewangelii mówiące nam o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Został po nim pusty grób, wyszedł z tego grobu i jest znowu wśród nas. Jezus mówi: ja żyję i wy żyć będziecie. Daje nam obietnicę i daje nam nadzieję. To stół nadziei. Dla każdego, kto zmęczony jest życiem, dla każdego, kto jest zrezygnowany, dla każdego, kto dziś cieszy się i raduje, to stół, przy którym mamy się zgromadzić i wspólnie razem cieszyć tymi świętami, które Bóg nam daje. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Życzę Wam, aby ta wiadomość, ta dobra wiadomość dotarła dziś do wszystkich na świecie.